Na imię mam Jolanta, mam 68 lat. Przyjechałam tutaj do Akademii Medycyny Regeneracyjnej na profilaktyczny tydzień wzmocnienia swojego systemu obronnego. Do Akademii przyjeżdżają ludzie, którzy są chorzy i szukają jakiegoś ratunku. Czyli jeżeli medycyna już nie daje rady, albo po prostu szukają jakiejś alternatywy. Ja byłam 10 lat temu też w takiej sytuacji. Moje zdrowie było bardzo zepsute, byłam bardzo słaba i zagrażało mi praktycznie życiu. Lekarze zmuszali mnie do zrobienia operacji. No i procedury oczywiście, które trzeba było wykonać, miały trwać dosyć długo. Nie chciałam się poddać operacji, bo byłam bardzo słaba. Szukałam czegoś, co mogłoby mnie wzmocnić. Rozmawiałam też z lekarzem, którego prosiłam o to, żeby mnie wysłali najpierw na wzmocnienie organizmu, bo jestem bardzo słaba i nie wiem, czy w ogóle operacja przebiegnie prawidłowo. Lekarz powiedział, że niestety takiej możliwości nie ma. Oni dają od razu wzmocnienie, ale po operacji, nie przed operacją. No, byłam bardzo zawiedziona, niestety nie mogłam podjąć decyzji. Lekarz był nawet bardzo zły na mnie i mówił, że chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, że to zagraża życiu i decyzja jest ważna, żebym podjęła jednak tą operację jak najszybciej. Nie zdecydowałam się na operację. Szukałam alternatyw, szukałam czegoś, co mogłoby mnie wzmocnić. Rozmawiałam nawet z kasą chorych, prosiłam o wzmocnienie, bo czeka mnie operacja. Kasa chorych też mi odmówiła. Powiedziała to samo co lekarz, że niestety, ale po operacji to na pewno od razu dostanę na wzmocnienie, ale przed operacją to takich procedur oni nie stosują. No dobrze, że intuicja, czy może los tak sprawił, że w internecie znalazłam właśnie tą akademię i oni tutaj się specjalizowali właśnie na wzmocnienie systemu obronnego. Nie wiedząc nawet, co mnie tutaj czeka, przyjechałam i poddałam się w tym wszystkim zabiegom. Mogę stwierdzić teraz z całym przekonaniem, bo to już minęło 10 lat, że chyba była to najbardziej słuszna decyzja w moim życiu, bo takie wzmocnienie, jak tutaj przez ten miesiąc dostałam, to nigdzie więcej by mi chyba tak nie pomogli. Wróciłam z powrotem do domu, poszłam do lekarza, i po takiej miesięcznej kuracji tutaj lekarz powiedział, że nie wie, co ja robiłam, ale wygląda na to, że już ta operacja nie jest konieczna. Byłam bardzo szczęśliwa. Dlatego uważam, że są procedury takie, które my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że mogą nam wrócić zdrowie, tylko potrzeba na to czasu i znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie to jest praktykowane. Jeżeli chodzi o tę akademię, tutaj w tej akademii przez ten miesiąc były tak intensywne metody wspomagające system obronny, gruntowne oczyszczenie całego organizmu, wzmocnienie, regeneracja, usunięcie wszystkich blokad, udrożnienie wszystkich układów, szczególnie układ limfatyczny był bardzo ważny. Ja się czułam jak nowonarodzona. Tutaj były takie zabiegi, które pierwszy raz doświadczyłam. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Były też wykłady, z którymi mogłam się zmotywować i doświadczyć czegoś, co było dla mnie bardzo ważne, żeby poznać swój organizm. Byłam zachęcona do tego, żeby poznać samego siebie, samą siebie i nauczyć się, jak dbać o swój organizm, o to zdrowie, bo to było takie najważniejsze. Człowiek praktycznie nie dba o zdrowie, dba o to, żeby był najedzony, żeby był wyspany, żeby pieniędzy wystarczyło na wszystko i ta gonitwa jest za wszystkim, za tymi luksusami, a o zdrowie to praktycznie my nie dbamy. Wygląda to w ten sposób, że ludzie, jest taki nawet bardzo ładny taki cytat, przeczytałam, że jak jesteśmy młodzi, to gonimy za pieniędzmi i tracimy za wszelką cenę, tracąc zdrowie, a później te zarobione ciężko pieniądze wydajemy, żeby to zdrowie odzyskać.
I to jest taka smutna prawda. No niestety trzeba umieć szanować swoje zdrowie, bo zdrowia nie można kupić, że żadne pieniądze. I jeżeli człowiek zdaje sobie z tego sprawę, jak to jest ważne, to wtedy to troszkę inaczej funkcjonuje. Wydaje mi się, że ta świadomość u nas powinna być bardziej zaostrzona, jeżeli chodzi o nasze sygnały ciała, jakie zdrowie powinno być, żeby utrzymać się długo i zdrowo przy życiu. No, jest taka sytuacja w życiu, że dosięgnie nas jakaś choroba i wtedy jest problem, bo nie to, że jesteśmy zastraszeni, to nie wiemy, w którą stronę się udać. Z mojego doświadczenia bardzo polecam, żeby nie gonić za jakimiś cudami, bo cuda się nie zdarzają tak szybko, i nie gonić i nie wierzyć w to, że pierwsza lepsza tabletka nam pomoże. Jeżeli sami nie popracujemy nad sobą, no to niestety to tak szybciutko nie działa. Jeżeli latami ktoś pracował na to, żeby to zdrowie się popsuło, a my sami jesteśmy za to odpowiedzialni, no to nie można go tak jakąś tam tabletką szybciutko doprowadzić do porządku. To ten system obronny jest chyba najważniejszy, bo to jest to, co właśnie powoduje samo uzdrowienie. Jeżeli organizm jest tak silny i ma ten system obronny bardzo wysoki, to wtedy on sobie poradzi ze wszystkimi bakteriami, z różnymi chorobami, które nas dotykają, bo świat jest pełny niespodzianek. Ale nasze zadanie jest właśnie utrzymanie tego systemu obronnego w wysokiej gotowości. Gdzie to można zrobić? Polecam, że jeżeli ktoś jest w takim miejscu albo w takiej sytuacji, gdzie nie wie, jaki zrobić pierwszy krok i jak ruszyć, obojętnie, czy to jest oczekiwanie na jakąś operację, czy to jest już jakaś choroba, czy to jest no, coś, co profilaktycznie można zrobić, to tutaj, właśnie w tej akademii, tu jest tak intensywna metoda stosowana do utrzymania zdrowia i właśnie na wystartowanie naszego systemu obronnego. Bo jeżeli on zasłabł i uśpił się, to go bardzo ciężko jest ruszyć. To nawet takie propozycje tych wszystkich witamin, które tam proponują i jakieś kuracje takie, że trzeba coś tam uzupełnić. To same te wszystkie tabletki i te wszystkie kuracje nie potrafią tak ruszyć mocno z miejsca systemu obronnego, jak właśnie w tej akademii. Ten pakiet, który tutaj stosują, to jest mnóstwo rzeczy, które są razem w tym samym czasie stosowane i to jest taki niesamowity efekt. To jest efekt, którego nie można z niczym porównać. Oczywiście tutaj wymaga też osobistego wkładu i zaangażowania od każdego, kto tu przyjeżdża. No, jeżeli ten człowiek jest gotowy współpracować, przyjmować to wszystko, co tu jest i zrozumieć, że to właśnie ruszy ten jego organizm z miejsca, to nie ma nic lepszego. Ja to doświadczyłam na sobie i wiem, jak to wygląda. Jestem bardzo wdzięczna za to, że tutaj uratowali mi moje życie i komfort życia. Przytoczę jeszcze to, że tutaj w tej akademii po tych wszystkich kuracjach i po tych wszystkich doświadczeniach można się bardzo dużo nauczyć. I jeżeli ktoś po wystartowaniu właśnie i zregenerowaniu tego organizmu tutaj przez taką kurację potrafi to kontynuować w domu, czyli te zalecenia, które tutaj są stosowane, wziąć w swój program życiowy, to nie widzę problemu. Ja jestem żywym przykładem, minęło już 10 lat, ja jestem zdrowa, nic mi nie dolega, nie biorę żadnych tabletek, mam swoje 68 lat, mam zdrowe zęby, zdrowy sen, nie mam siwych włosów, życie prowadzę bardzo intensywne i bardzo aktywne i jestem bardzo szczęśliwa. Uważam, że jeżeli człowiek jest na tyle rozsądny, że potrafi to zrozumieć, że to życie jest ważne i krótkie i zdrowie jest na pierwszym miejscu, to powinien to uszanować i szukać takie alternatywy, gdzie bez chodzenia po szpitalach, po lekarzach, to życie będzie długo trwało w zdrowiu i szczęściu. I chyba nam wszystkim na tym zależy, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Ja z całego serca dziękuję panu Chareckiemu
który naprawdę uratował mi życie, za pomoc, za zrozumienie moich błędów, które robiłam, za to, co się nauczyłam i do tej pory mogę kontynuować. I całej załodze, która tutaj się starała mi pomóc, do końca życia nie zapomnę i będę wdzięczna. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, a tym, którzy mnie słuchali, to życzę z całego serca, żeby mieli odwagę zrozumieć i zastanowić się nad własnym zdrowiem, nad własnym szczęściem i na tym, że to zdrowie i nasze szczęście jest w naszych rękach, a nie u kogoś innego. Dziękuję bardzo. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.